Zdecydowałem, że jednak nie będę się poddawał i zrobię kolejne podejście do bossa w Shang. W międzyczasie rozgryzłem chyba o co chodzi, więc powinno mi się udać. Nie będę was zostawiał bez rozwiązania tej jakże trudnej zagadki, jak przejść tego bossa. Przede wszystkim uniki, które właśnie mi niespecjalnie wychodzą, ale da się je zrobić tylko przez turlanie. Przeskakiwanie bossa jest niemożliwe i należy go zmęczyć. To drugie tequila, która służy do leczenia się. No, tak jak mówiłem, nie będzie łatwo, ale spróbujemy. Dobra, nic nie mówię, bo nie jest to łatwe, ale należy spróbować tego kolesia ogłuszyć przy pomocy między innymi noży. I wtedy można wprowadzić atak, który sprawi, że Shang zapoda mu ładne combo. No dobra, chyba że wcześniej on mnie złapie i zapoda mi swoje combo. Dobra, udało się. I teraz, patrzcie. Kwestia jest, żeby za pomocą szybkich ciosów maczetą albo nożami wytrącić go z równowagi i ogłuszyć. I wtedy można go... Można go zaatakować z bliska. Spróbuję to doprowadzić do końca, fajnie by było. No właśnie. Myślę, że po tylu próbach Shang nie ma powodu, żeby obejść się z nim delikatnie. Ojej, ojej. Jak to mówią, prawdziwie cool faceci nie patrzą na eksplozje i Shang też nie patrzy. Łapie ten sam autobus i wynosi się dalej. Those crazy stuff you pulled there. Are you part of the rebellion? What rebellion? The rebellion against Magnus's new army. The new army was supposed to eliminate cartels, but they just seem to be taking over where the cartels left off. Drug smuggling, kidnapping, and now murder. No dobra, to już wiemy, o co chodzi. Mamy jakąś armię, która miała powstrzymać kartele narkotykowe. Zgaduję, że to ta. I to ten dyktator, który nią kieruje. Magnus. Ale jest też rebelia, której nie podoba się rosnąca autorytarna władza tej armii. I chyba właśnie Shang przypadkiem przyłączył się do tejże rebelii. Widzę, że jest jakiś zły naukowiec. A może to po prostu lekarz? Nie wygląda jak zwykły lekarz. No dobra, to są moje niezbyt imponujące wyniki. Nawet udało mi się zdobyć jakieś osiągnięcia. No to jedziemy dalej. Weźmiemy piłę, dobrze się sprawdzała, nic się nie odblokowało, więc no, weźmiemy noże. Jak widać, później będą też pistolety, shotgun. No ale na razie muszą wystarczyć noże. I koktajl młotowa. No ale nie mamy innych strojów. Jak widać, jest tu ich trochę. Jeśli ktoś lubi... O, jest i afro. Jeśli ktoś lubi odblokowywać rzeczy, to będzie się miał czym bawić w Shang 2. Na razie pozostaje nam strój Shanka, no bo kogoś by innego. Mogliby wymyślić jakąś ciekawszą planszę ładowania. Jak na razie Shank całkiem mi się podoba. Trochę przypomina Metal Slug, tylko że na razie bez karabinów. Przyglądając się poprzedniemu filmikowi, zobaczyłem też, że można kontrować ciosy przeciwników, naciskając R2, kiedy mają czerwony wykrzyknik tak nad głową. Prawie jak w Batmanie. So, you finally come home. Jest i kobieta. We got worried when you just disappeared. Karina. Założę się, że nie jest prawdziwa. Shank, we need your help.
join the resistance. A może jednak. You're in the resistance? At least I'm doing something. I don't do causes. I'm only here to see Elena. Since when did you care? Since now. So which one of you cockroaches killed Razor and torched our camp? Aha, widać, Chunk podpadł komuś więcej. I'll just return the favor. No i kolejna plansza przed nami, jak na razie niewiele się zmienia. Poza tym, że na ziemi wala się sporo sprzętów, których warto użyć. Tam przed chwilą była kontrola, oczywiście jej nie wykorzystałem, ponieważ twardziele nie kontrolują. No, nawet można z kimś porozmawiać. Element RPG-owo-przygodówkowy. No dobra. Konkret. Od razu dwa. Niewielkie obrażenia, za to bardzo duża szybkość ataku. I lekka możliwość ogłuszenia. Dobra, sprawdźmy, do czego się nadają. Nigdy nie stój w pobliżu beczki, którą właśnie wysadzasz. Niespecjalnie to porywające i niespecjalnie skuteczne, ale dobrze mieć je pod ręką. Trochę tequili na rozpęd i idziemy dalej. A nie, nie idziemy dalej, tam jest ktoś, kogo warto dopaść, tylko chyba trzeba go dopaść z drugiej strony. Nie mogę tu w żaden sposób zaskoczyć. No dobrze, sprawdźmy tędy. Aha, chyba jednak przegapiłem na trudno. Chcą mnie żywego. To ułatwia sprawę. Au! Można złapać przeciwnika i okładać go pięścią. No to skoro już odkryłem ten sposób, też możemy złapać i okładać. Gdybym jeszcze trafił tą piłą. Masz, podgrzejemy trochę atmosferę. Jakby nie było dość gorące już teraz. Przydałaby się tequila. Elena. To chyba ta pani, którą szukamy i którą Shank chciał koniecznie zobaczyć. Czy w tym jest tequila? Tak. XXX. Oficjalny międzynarodowy znak porno i alkoholu. Ładne to było. Jeszcze nie do końca wiem, jak się wykonuje te specjale, ale fajnie to wychodzi. Też mam pistolet i co teraz? Ej no. Czemu nie mogę trafić? Całe zdrowie zeszło. Kurczę. No to już zdecydowanie przypomina Metal Slug. Okej, teraz część platformówkowa. Skakanie po dachach! A, to było łatwe. Widać, że mają, zadają małe obrażenia te pistolety, no ale cóż, nie mam nic lepszego. Inferno. Sądzę, że to ten wielki, brzydki koleś z miotaczem ognia. I myślę, że się nie mylę.
Aww. Czuję, że jak dalej będę tak grał, to przygoda skończy się błyskawicznie. Zwłaszcza jak nie będę trafiał piłą. Au! Fajne jest to łapanie i kontry. Trzeba wyczuć moment, ale pozwala nieźle przyłożyć przeciwnikowi. Elena. While you were getting drunk, Magnus's thugs took her away. You can catch the 10 o'clock bus out of town. Not this time. I'll find her. No i już wiemy, jaka jest motywacja głównego bohatera. Jest też wielki boss. No i dobra. Chyba tyle Shank 2 na razie nam starczy, to prawie pół godziny gry. Macie już pojęcie, jak się gra w Shanka. Dynamicznie, brutalnie, wymaga kombinowania przy kombosach, ale jednocześnie jest relaksującą i przyjemną grą. Zachęcam was do sprawdzenia samemu, zwłaszcza jeśli macie z kim pograć, bo jest tutaj tryb survival zarówno na jednej konsoli, jak i przez internet, więc będziecie mogli pograć sobie z kumplem w Shanka. Ja już się wyłączam i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!